Słuchają Państwo dwójki, Piotr Metz i Roch Sieciński. Witamy ze studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Mamy przyjemny obowiązek otworzyć jazzowy, koncertowy tydzień w dwójce, a to przecież tydzień wyjątkowy. Już jutro 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, a w piątek Międzynarodowy Dzień Jazzu. O dzisiejszym koncercie słów parę już za chwilę, ale najpierw w telegraficznym skrócie chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze plany do piątku włącznie. Jutro Marcin Wasilewski zagra utwory z legendarnego zeszytu Krzysztofa Komedy, który otrzymał od Zofii Komedowej po pierwszym wielkim koncercie Simple Acoustic Trio. Oba te koncerty, jutrzejszy i dzisiejszy, odbywają się pod wspólną nazwą Pamięć Komedy. Bardzo dziękujemy Narodowemu Centrum Kultury, które ten projekt wsparło. Ale poniedziałek i wtorek to nie cały tydzień. Przed nami jeszcze trzy kolejne wieczory. O ile ten dzisiejszy i jutrzejszy kładą jawnie pomost między współczesnością a tradycją, a fundamentem polskiego nowoczesnego jazzu, czym jest twórczość Komedy, o tyle kolejne wydarzenia to będzie prawdziwe święto teraźniejszości, być może wypatrywania przyszłości muzyki jazzowej. Już w środę zaprezentuje się tu na tej sali Kamil Piotrowicz, najpierw solo, potem ze swoim wspaniałym sekstetem. W czwartek Emil Miszk i jego Sonic Syndicate oraz Piotr Damasiewicz i jego Power of the Horns. A w piątek Dominik Strycharski, Kor i Orkiestra Denta Ursus. A dziś? W roku 1967 Krzysztof Komeda stworzył Moją słodką europejską ojczyznę. Ostatnie dzieło napisane przed wyjazdem za granicę, niejako antycypujące powstanie Unii Europejskiej i wykorzystujące mieszankę jazzu i wielkiej polskiej poezji, przetłumaczonej na język niemiecki przez Karla Dedeciusa. W roku 2021 Sławek Jaskółkę, kontynuując myśl wielkiego poprzednika, stworzył dzieło Europa 67-21, kładąc pomost między tamtymi a obecnymi czasy. Pora przedstawić bohaterów dzisiejszego wieczoru. Na trąbce zagra Emil Miszk, z saksofonem Piotr Chęcki. Adam Żuchowski zagra na kontrabasie, Sławek Koryzno na perkusji. Neokwartet, właściwie elektryczny neokwartet. Karolina Piątkowska-Nowicka, skrzypce, Paweł Kapica, skrzypce, Michał Markiewicz, altówka, Krzysztof Pawłowski, wiolonczela. Przy fortepianach Sławek Jaskółkę. A wiersze wielkich polskich poetów recytował będzie Tomasz Borkowski. Pamięć Komedy. Wieczór pierwszy. Thank you.
w dzień końca świata. Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie.
Thank you.
Obeznani w przestrzeniach, od ziemi do gwiazd, gubimy się w przestrzeni od ziemi do głowy. Jest międzyplanetarnie, od żalu do łzy. W drodze z fałszu ku prawdzie przestajesz być młody. Śmieszą nas odrzutowce, ta szczelina ciszy między lotem a głosem, jako rekord świata. Były szybsze odloty, ich spóźniony głos wyszarpuje nas ze snu dopiero po latach. Rozlega się wołanie, jesteśmy niewinni. Kto tu woła? Biegniemy, okna otwieramy. Głos urywa się nagle. Za oknami gwiazdy spadają, jak po salwie tynk spada ze ściany. Thank you.
Są tacy, którzy w głowie hodują ogrody, a włosy ich są ścieżkami do miast słonecznych i białych. Łatwo im pisać, zamykają oczy, a już z czoła spływają ławice obrazów. Moja wyobraźnia to kawałek deski. Za cały instrument mam drewniany patyk. Uderzam w deskę, a ona odpowiada tak, tak, nie, nie. Innym zielony dzwon drzewa, niebieski dzwon wody. Ja mam kołatkę od niestrzeżonych ogrodów. Uderzam w deskę, a ona podpowiada. Suchy poemat moralisty. Tak? Tak. Nie? Nie.
Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie, wyobraźnia serca, niech daje znać. Niech daje znać na cały głos, niech o tym śpiewa i tańczy, jakby stracił rozum, weseląc się pod wątłą brzozą, której wciąż zbiera się na płacz. Uczę milczenia we wszystkich językach. Metoda wpatrywania się w gwieździste niebo, w żuchwy Sinantropusa, w skok pasikonika, w paznokcie noworodek, w plankton, w płatek śniegu. Przywracam do miłości, uwaga, uwaga, na zeszłorocznej trawie, w słońcu aż po gardła leżycie, a wiatr tańczy. Zeszłoroczny ten wodzirej waszych włosów. Oferty pod sen. Potrzebna osoba do opłakiwania starców, którzy w przytułkach umierają. Proszę kandydować bez metryk i pisemnych zgłoszeń. Papiery będą darte bez pokwitowania. Za obietnicę męża mego, który zwodził kolorami ludnego świata, gwarem jego, piosenką z okna, psem zza ściany, że nigdy nie będziecie sami, w mroku i w ciszy i bez tchu. Odpowiadać nie mogę. Noc, wdowa po dniu.
zapomnijcie o nas. O naszym pokoleniu. Żyjcie jak ludzie, zapomnijcie o nas. My zazdrościliśmy roślinom i kamieniom. Zazdrościliśmy psom. Chciałbym być szczurem, mówiłem wtedy do niej. Chciałabym nie być, chciałabym zasnąć i obudzić się po wojnie, mówiła z zamkniętymi oczami. Zapomnijcie o nas. Nie pytajcie o naszą młodość. Zostawcie nas. Thank you.
Szukam Cię, a gdy Cię widzę, udaję, że Cię nie widzę. Kocham Cię, a gdy Cię spotkam, udaję, że Cię nie kocham. Zginę przez Ciebie. Nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem.
Thank you.
Jazz i poezja. Europa 67-21. Kontynuacja myśli Krzysztofa Komedy i jego mojej słodkiej europejskiej ojczyzny. A grał zespół pod dowództwem Sławka Jaskółkę. Poezję Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza i Kazimierza Przerwy Tetmajera recytował Tomasz Borkowski. Serdecznie dziękujemy za ten przepiękny wieczór i już zapraszamy Państwa na jutro. Jutro zespół Marcina Wasilewskiego. Przypomnę, również zaczynamy o 19.30. Piotr Mec. Roch Siciński. Ze studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego przenosimy się teraz do studia emisyjnego Dwójki, gdzie jest Andrzej Zieliński.